Dobrze, przedstaw się. Bartek Gronowski, Dżihad Ujeścisk. Bartek, mówiłeś szybciutko, bo się musimy rozgrzać. Z kim dzisiaj gracie i jak wygląda wasza sytuacja w lidze? Wygląda niezadowalająco, zdecydowanie. Tak. Gramy dzisiaj z GPR DIK, zespołem bodaj na drugim, albo chyba już teraz świeżo na czwartym miejscu w tabeli. Ze świeżą krwią, między innymi Jaśniewski Daniel. Kojarzymy, tak, no, szanujemy. Tak. No i co, no ostatnio mieliśmy porażkę i trzeba walczyć już, właściwie przeliczyć swoje cele, walczyć o utrzymanie. I dzisiaj no niestety musimy zwyciężyć, a jak musimy, to zwyciężamy, także. Tak? Także dobrej myśli jesteś. A do tej pierwszej ligi przyszliście tak pomieszać to? Przy zielonym stoliku, ale pomieszać troszkę, czy jak to? W wynikach? No zdecydowanie. Mamy naprawdę dużo talenciaków. Tak. Świeża krew weszła w trakcie sezonu. Jest nas wręcz aż za dużo, co jest rzadkością w sumie w tej lidze, w tych rozgrywkach. Tak. No ale docieramy się dopiero. Tak naprawdę ten sezon będzie przejściowy. Musimy go przetrwać, a potem będziemy zgrani i na pewno mocniejsi. Lubiani, jeszcze bardziej zgrani i lepsi. I w ogóle. I tak. W ogóle. To pozdrawiamy szybko i kończymy. Pozdrawiam całą ekipę. Niech nie wiedzą, że prowadzę teraz wywiad, ale niech wiedzą, że trzymam za nich kciuki i za siebie samego też na dzisiaj. Dzięki wielkie, Bartek. Dzięki. Nie poznaję cię z Brudką.